Zapraszam Was dzisiaj do audycji pod tytułem Warstwy Matrixa. Nie wiem, czy rozważaliście kiedyś taką myśl, że Matrix może mieć warstwy. Odkryjmy to dzisiaj razem z moim gościem, Darkiem Michalikiem. Witaj, Darku, cześć. Witaj Zygi, witajcie widzowie. Darku, teraz mi dobrze poszło, tak, to przywitanie, bo przed chwilą, kochani widzowie, Tak, tak. nagrywaliśmy i spaliłem. Ale cóż, no takie jest życie. Matrix. Ja Tak, Zygi. wiem, że ty już sporo mówiłeś i u mnie na kanale, ale tak raczej prześlizgiwaliśmy się po temacie Matrixa przy okazji innych audycji czy innych tematów. A dzisiaj chyba tą audycję poświęcimy całą Matrixowi, prawda? Zdecydowanie tak, bo zauważmy, że wszędzie się mówi o Matrixie. To jest Matrixem, tamto, a ja wyszedłem już z Matrixa. Ale co to tak naprawdę znaczy? Czym jest ten Matrix? Co rozumiemy pod pojęciem wyjścia z Matrixa? Dlatego, żeby to zgłębić, zajmiemy się obieraniem tej matrixowej cebuli. Podoba mi się to. Warstwa po warstwie. Będziemy to zdejmować. Przy czym od razu na samym wstępie chcę zaznaczyć, że mówiąc o warstwach Matrixa, proszę nie wyciągajcie notatek, nie róbcie okej, to jest warstwa pierwsza, warstwa druga, warstwa trzecia. To nie jest jakaś nauka ścisła. Tu chodzi raczej o poglądowość, o różne punkty widzenia na różne sposoby interpretacji Matrixa, które możemy nazywać warstwami. Ale proszę, nie bierzcie tego jako stan faktyczny rzeczywistości, no tak jest, to jest jakaś twarda taka nauka. Nie. Pamiętajcie, że poruszamy się po obszarach duchowości, świadomości i te wszystkie rzeczy są płynne i łączą się z sobą nieraz w sposób, który przekracza nasze ziemskie, logiczne pojmowanie. Więc każda próba usystematyzowania pewnych rzeczy nieraz tylko komplikuje i powoduje powstawanie sztucznych, sztywnych struktur, a to niczemu nie służy. Dlatego ja Tak. lubię tak bardziej swobodnie przepłyniemy przez ten temat, ponieważ to temat stary jak świat. Myślę, że tak. Stary jak świat i wydaje nam się, że dobrze poznany, a jednak dzisiaj, wiesz, kiedy przyszedłeś do mnie do studia i zaczęliśmy rozmawiać i zaproponowałeś tytuł Warstwy Matrixa, to mnie oświeciło, słuchaj, bo jest w tym chyba dużo racji, kiedy ludzie mówią, no ja już wyszedłem z Matrixa i pytanie, z której warstwy, tak? Tak. Co opuściłeś? Gdzie jeszcze jesteś? Gdzie tkwisz? I czy w ogóle to tak naprawdę jest możliwe? I co się ewentualnie by No stało, właśnie. jeżeli ktoś wyszedłby z Matrixa? Mówiąc, że temat Matrixa jest stary jak świat, chodziło mi o to, że pamiętacie chociażby jaskinie Platona i cienie na ścianie? Oj tak. No właśnie. Już tutaj mieliśmy tą refleksję nad tematem. Czym jest rzeczywistość? Te cienie na ścianie to prawda, ale przecież można się odwrócić i wyjść z tego. Można wyjść dopiero do świata, wyjść z tej warstwy, wyjść z tych klapek mentalnych, które sprawiały, że ten wycinek, którego doświadczamy, bierzemy za całą prawdę. Mieliśmy również topos życia teatru, gdzie człowiek to takie właśnie Boże igrzysko, gdzie to wszystko jest sterowane, a to wszystko jest właśnie jednym wielkim kukiełkowym Teatrzykiem. teatrzykiem, a nie rzeczywistością. Mówi się też o Maji. To jest takie również określenie starożytne na Matrix. A sam Matrix, samo to słowo, myślę, że w takim ogólnym sensie najłatwiej będzie nam zrozumieć jako iluzję, jako iluzoryczny świat, to czego doświadczamy, a co bierzemy za prawdę. I jest to to, co postawiono nam przed oczami dla naszego doświadczania, i my myślimy, że to jest wszystko, że świat tak wygląda, tym jest, i jest to dla nas jakoś znane i poznawalne, podczas gdy, no właśnie, jest to iluzja, jest to atrapa, nie jest to prawda, ewentualnie nie jest to cała prawda. Więc w takich kategoriach, że tym jest Matrix, od takiej definicji bym wyszedł, ponieważ ona na tym poziomie integruje wszystkie te trzy warstwy, o których będziemy rozmawiać. Czy mogę dopytać, Darku, zatem, bo jakby wynika z tego wniosek, że Matrix jest przynależny tylko rzeczywistości 3D. Na dwóch
z tych warstw, o których będziemy mówić, tak. Okej, dobrze. Bo jak chodzi o te warstwy, no to pierwsza, tak w wielkim skrócie zaraz oczywiście będziemy omawiać, pierwsza warstwa to jest nasz system społeczny, całe uniwersum liczbowe, pojęciowe, prawo, to wszystko, co sprawia, że myślimy, że tak się funkcjonuje w tej rzeczywistości, świat tak wygląda. Przypomnę jeszcze, że ja tych czasów oczywiście nie znam, ale gdzieś tam starszyzna moja rodzinna opowiadała, że jak były w Polsce czasy PRL-u, to nikt nie wierzył, że to może upaść i że świat może wyglądać inaczej. Dokładnie rzeczywistość, tak. Rzeczywistość po prostu no, tak jest, tak to wygląda. Tak jak teraz myślimy, no normalne, no, szkoła, potem jakieś studia, praca. Pracuje się, zakłada się dom, rodzinę, dom oczywiście na kredyt, się spłaca ten kredyt, no pracuje się, no jest się tam niezadowolonym może, no ale co zrobić, no tak życie wygląda, nic z tym nie zrobisz, płacisz podatki, chodzisz do tej pracy, czasami pojedziesz na wakacje, włączysz sobie wieczorem film na jakiejś telewizji czy coś takiego. Tak wygląda życie, co byś chciał. Więc to będzie ta jedna warstwa, którą sobie troszeczkę omówimy. Druga warstwa to jest warstwa technologiczna, ponieważ no, tajemnicą żadną nie jest, że Matrix ma dużo wspólnego właśnie z technologią, z falami częstotliwości, które przytępiają nasze postrzeganie świata, można powiedzieć, zawężają nasze postrzeganie w sztuczny, technologiczny sposób, przez co automatycznie nasze doświadczanie jest ograniczone. Mhm. Tak. I to zaraz również rozwiniemy. No i trzecia warstwa, która w przeciwieństwie do tamtych nie odnosi się już do 3D, to jest Matrix, który można nazwać Matrixem oryginalnym, Matrixem pierwotnym. I w tym momencie również słowo Matrix nie musi mieć już konotacji negatywnych. Bo zgaduję, przepraszam, że cię zapytam, bo istnieje takie pojęcie jak Matrix organiczny albo Matrix stwórcy. Czy to byłoby to samo? Myślę, że to są pojęcia, które próbują oddać tą samą ideę. Tak. Mm-hmm. I nie rozpatrywałbym, mówię, tego Matrixa jako zło, czy coś, z czego należy się tak naprawdę wydostać. Ponieważ dla mnie, Darku, wiesz, to jest taka siatka, naturalna siatka, ten Matrix naturalny, na której musi się oprzeć ta rzeczywistość. Ona musi istnieć w pewnych punktach, mieć pewne parametry. Więc dla mnie to jest taki Matrix naturalny, tak? To jest po prostu całe doświadczanie, to jest po prostu całe istnienie i poza tym Matrixem, wyjściem z niego, możemy mówić o poziomie źródła, który po prostu jest wszystkim, ale mówiąc o jakimkolwiek indywidualnym doświadczaniu, no to już mówimy o tym właśnie tym oryginalnym, pierwotnym Matrixie organicznym, który jest generowany nie przez technologię, nie przez zmanipulowanych ludzi, nie jako jakaś wtórna kreacja, to jest ekspresja samego źródła, ekspresji, której my doświadczamy. To jest świat, Zygi, to jest wszechświat, to jest wszystko to, czego my doświadczamy. I to również jest iluzją, ponieważ my jesteśmy tym wszechświatem, jesteśmy tym źródłem i nigdy nie było tego oddzielenia, więc samo poczucie indywidualności jest już iluzją, że nie jesteśmy pełnią. Rozumiem. Mhm. Ale teraz to dokładniej i po kolei, chyba że masz jeszcze jakieś pytanie. Wiesz, w zasadzie nie, ale zgadzam się całkowicie z tą koncepcją tych nałożonych na siebie siatek Matrixa. Natomiast przyszła mi taka myśl, czy nie powinniśmy używać innej nazwy do tego naturalnego Matrixa, żeby ludziom się jednak nie kojarzyło, nie? Ale to tak na marginesie, wiesz? Masz rację, tylko z drugiej strony to, jaką my nadajemy konotację do danych pojęć, to też wymaga naszej uwagi, więc nie cechujmy pewnych słów tym nośnikiem negatywu. Odczarujmy to. Czemu coś ma być automatycznie negatywne? Możemy przyjąć ten właśnie wyższy poziom obserwatora i informujemy, że to po prostu jest, bo dobro, zło, ten dualizm są właśnie obecne przede wszystkim na tych niższych warstwach doświadczania. Z poziomu wyższych to są tylko kontrasty.
nie jest ważne, czy to jest dobro, czy zło. To jest tło. Jedno jest tłem dla drugiego, żeby można było wyróżnić i odróżnić jedno od drugiego. Już nie chodzi o dobro i zło, to jest już dawno przekroczone, więc wszystkim nam życzę wznosić się, żebyśmy mogli świadomie spoglądać na nasze życia właśnie z takiej perspektywy, zamiast no, być między tym młotem a kowadłem, codziennymi dramatami, postrzeganie siebie jako ofiara, zło, pułapki i tak dalej. Więc myślę, że wyjście z Matrixa ma dużo wspólnego z poukładaniem sobie właśnie tych elementów i odzyskaniem świadomości, jaką my siłą jesteśmy i jak tak naprawdę wszystko zależy od nas. Ale dojdziemy do tego, omawiając trzecią warstwę, a zaczniemy od pierwszej, czyli tej najbardziej fundamentalnej, podstawowej, która jest nam wtłaczana do głów w sumie od samego początku, przez rodziców najpierw, potem przez wychowanie, przez szkołę, środowisko, w którym się obracamy. Jesteśmy bombardowani tym z telewizji, studia, praca. To już w tym momencie człowiek jest tak uwikłany, tak wypresowany w postrzeganiu świata, że on właśnie tak wygląda. I powiedzcie mi tak szczerze, czym jest 2, 3, 4, 5 cyfry. 5 paluszków. Mhm. Tak, ale to nie jest 5, to jest 5 paluszków. To są abstrakcyjne idee. Nie istnieje coś takiego jak 5. Tak samo jak nie istnieje coś takiego jak chociażby ile mam od jednej dłoni do drugiej. Powiedzmy, że ta odległość to... 30 centymetrów. Tak, 30 centymetrów, ale no, wiecie co, nie istnieje coś takiego jak 30 centymetrów, to jest jakaś odległość. Po prostu ja uczę się dzielić tą odległość, interpretować, nazywam ją, to zostaje przeze mnie określone, zdefiniowane, zostaje nazwane, że to jest 30 centymetrów. Zatem 30 takich odcineczków, które są 1 centymetrem, mogę tutaj umieścić. Czyli chcesz powiedzieć, Darku, przez to, że to nazwanie tych odległości, sparametryzowanie ich, to jest właśnie jedna z tych małych siatek Matrixa? Tak, bo to już nas zamyka, że znamy prawdę. Aha, to jest 30 centymetrów, sprawa zamknięta, możemy iść dalej, nie drążymy, bo na czym tutaj drążyć, po co? Ale ktoś powie, to jest, nie wiem, ileś tam cali, to jest, nie wiem, stopa, 2 stopy, ktoś może, nie wiem, łokcie, może to mierzyć jak chcecie, a to jest po prostu no, jakaś odległość. I my to definiujemy. Tak samo pieniądze, które są reprezentowane poprzez chociażby papierek. Papierek sam w sobie nie ma żadnej wartości. To jest papier. Wartość papieru, tak. To się na podpałkę może ładnie nadać. Ale jednocześnie my nadajemy temu wartość. Ja rozumiem, że to jest wygodna, usprawnia wymianę i tak dalej, ale chodzi o to, że samo w sobie to nie reprezentuje wartości. Wartość jest naszą umową społeczną. Tak samo jak umawiamy się, ile to jest centymetr, ile to jest metr, żeby móc funkcjonować, żeby móc się porozumieć, bo jak powiem koledze, słuchaj, wykop mi dołek na 0,5 metra, to on będzie wiedział, o co chodzi. Tak samo umawiamy się, że 10 zł to jest 10 zł. Nadajemy pewne wartości, nadajemy pewne znaczenie, ale to ciągle są umowy. To Darku, nie istnieje. Zaznaczmy też to, że nieważne, czy ta złotówka będzie oparta o złoto, bo złoto oczywiście też jest wartością umowną. Myśmy nadali złotu taką wartość. Wartość złota. Wiesz, na pustyni worek złota będzie mniej znaczył od bukłaka z wodą, więc... No tak. To też warto zaakcentować, że tak jak mówisz, te wartości są umowne. Podobnie jest z całym prawem. To, co jest dozwolone, a co jest zabronione. To jest jakiś martwy przepis, który to określa i który jest potem weryfikowany, zarządzany przez ludzi, którzy się tym, powiedzmy, zajmują, ale nie każdy przepis, że tak to ujmę, można odnieść jako coś prawdziwie, faktycznie
istniejącego. Często są to po prostu procedury, które bytują w jakimś absolutnie abstrakcyjnym świecie własnych zależności, nie mające nic wspólnego z tym, co nazywamy rzeczywistością. Mhm. Zawsze mnie tak, wiecie, dziwiło, na przykład jak mam czerwone światło jako pieszy na jezdni, czyli nie mogę teraz przejść, ale jezdnia jest pusta i widzę, jest prosto w jedną, prosto w drugą stronę. Nie ma samochodów, nie ma niczego, ale jest czerwone światło. Wedle prawa ja mam stać na czerwonym świetle. No i ktoś powie, no tak, no nie ma samowolki, przestrzegamy prawa, jest jak ma być. Tylko wiecie, prawo istnieje, żeby nam wszystko ułatwiać i żeby nam służyć. Nie po to, by rządzić, bo w momencie, kiedy ja stoję przed automatem, na którym świeci się czerwona kontrolka i ja, człowiek, nie mogę iść, bo na automacie świeci się kontrolka, to jest dla mnie absurdalne. Ja rozumiem, że to jest pomoc, która pomaga w nawigowaniu, w całym tym ruchu i tak dalej, ale ja mam rozum, ja się rozglądam, ja widzę, nie ma, mogę iść, ale pozwalam sobie, by kontrolka rządziła mną, bo jestem wytresowany, że ten sygnał oznacza stać. Mhm. To jest kolejny z elementów Matrixa. To nie są rzeczy faktycznie istniejące. To są rzeczy, które są umowne, ale są naszą kolektywną chorobą psychiczną. My się uwikłaliśmy w szaleństwo, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wielkim szaleństwem to jest. I lekarstwem może być trochę wyjazd na przykład do innego kraju, no może właśnie do dżungli, gdzie plemiona żyją w zupełnie inny sposób, też mają swoje struktury. Tam też jest jakiś, powiedzmy, matrix, te umowy między nimi, czy coś takiego. Ale to już jest coś innego. Nagle się orientujemy, że da się inaczej. Spadają klapki, mentalne jakieś kolejny zostają wyrównane, że świat wcale tak nie musi wyglądać. Ja bym proponował, wiesz co, Darku, a propos ruchu drogowego, pojechać do Kambodży na przykład. I zobaczyć, jak tam działają światła. No, nikt tego nie przestrzega, wszyscy to biorą na logikę. Jeśli jest czerwony, a nie ma ruchu, to wszyscy idą. Inny świat. Tak, Zygi. I ja o tym dlatego teraz mówię, bo postrzeganie Matrixa jako ten zbiór tak naprawdę tych sztucznych, martwych praw, które są tylko właśnie tymi umowami, no niektóre są, rozumiem, pomagają nam funkcjonować w tej codzienności, ale niektóre są po prostu absolutnie absurdalne i myślę, że jak ktoś na przykład pracuje gdzieś z jakimiś dokumentami, sprawy papierkowe, no to widzi, ile jest, no mówiąc wprost, idiotyzmu i zależności w układaniu tych rzeczy. No, mój ojciec jest urzędnikiem na szczeblu gminnym, zarządzającym tam drogami, ruchem, no to sam się z tego śmieje. No, robi pewne rzeczy, musi robić pewne rzeczy jakby, ale to jest kompletnie bez sensu. I ja to wiele razy słyszę z różnych ludzi, z różnych branży. Pracowałem w szkole, rozmawiając z innymi nauczycielami, też mam program, jest bez sensu. Interpretacja wiersza, ale masz się wstrzelić w klucz. Czyli istnieje klucz, że uczeń musi powiedzieć to, ale masz wolną interpretację. Ale punkty będą tylko, jeżeli powiesz to i to. Jeżeli ty poczujesz wiersz inaczej, jeżeli ten wiersz dla ciebie znaczy coś inaczej, ale ktoś nie przewidział, że ty możesz pomyśleć inaczej, to zero punktów. Weź ty się naucz tak myśleć jak my. Kiedy ty sam będziesz myślał jak my, będziesz nagrodzony. To jest chore, to jest przepaskudny mechanizm. I o tej warstwie Matrixa warto rozmawiać z ludźmi, którzy nie za bardzo są w kierunku tam duchowość, świadomość, może jacyś kosmici. Nie bardzo to im pasuje, tylko są właśnie bardziej od tej strony prawa, bardziej chcą się czuć suwerenni. Bo to jest taka warstwa oderwana od metafizyki. To jest taki poziom, że tutaj o Matrixie możemy mówić z ludźmi, którzy są w tym Matrixie i nie są, że tak to ujmę, jak to się mawia świadomie, obudzeni, nie są ludźmi poszukującymi gdzieś dalej, tylko jeszcze w obrębie tego systemu. Więc to jest ta jedna warstwa. I no, my ją utrzymujemy, ale to można powiedzieć chyba o każdej warstwie Matrixa, że on jest nami, my jesteśmy nim, my go zasilamy, my go utrzymujemy i będzie istnieć tak długo, dopóki my będziemy go podtrzymywać. I nie inaczej jest z drugą, nie inaczej jest z trzecią warstwą. Druga warstwa technologiczna. No i tutaj
Tutaj polecimy już w kosmos, tutaj już będziemy przechodzić do grubych tematów. Chociaż ten temat drugiej warstwy no, mocno łączy się z trzecim, więc będziemy troszeczkę to przeplatać. Jak powiedzieliśmy na wstępie, ta trzecia warstwa Matrixa, Matrix pierwotny jest projekcją z samego źródła, to Matrix drugowarstwowy, Matrix 3D, ponieważ my na Ziemi żyjemy w trzeciej gęstości, jest przygaszeniem naturalnej wibracji piątej gęstości, która jest jakby normą we wszechświecie. Niegdyś była normą na Ziemi. I Matrix 3D jest to sztuczna siatka roztoczona dookoła Ziemi. Można ją nazwać kopułą, jeżeli ktoś akurat lubi takie określenie. Granice tego Matrixa wyznacza pas Van Allena dookoła Ziemi. To jest taki toroidalny kształt. I ten Matrix 3D jest nałożony na Matrix 5D. Oznacza to, że my doświadczamy jakby piątogęstościowego Matrixa, tylko że nie w pełni, ponieważ Matrix trzeciej gęstości jest nakładką nałożoną na tamto 5D. Jakby filtrem? Dokładnie, jakby filtrem. Z czego to wynika? Księżyc nie jest naturalnym satelitą Ziemi. Różne źródła o tym mówią. Różne źródła mówią, że jest to technologia, że jest to sztuczny twór. Różnią się te doniesienia, jeśli chodzi o tą genezę Księżyca. Jednakże wedle mojego stanu wiedzy najbardziej sensowna i prawdopodobna wersja wydarzeń to jest to, że były niegdyś pewne wojny. Wojny pozytywnych ras zrzeszonych jako Federacja Galaktyczna z gadami. Były to wojny Oriona. O historii galaktycznej będę chciał stworzyć nie tak długo dość wyczerpujący materiał. Tutaj zajmiemy się tylko finałem, który rozegrał się na wodnej planecie Tiamat. Tiamat była planetą niedaleko Ziemi, która patrząc z Ziemi lśniła niczym drugie słońce, bo jak powiedziałem, była to planeta wodna. Nie było kontynentów, tylko ewentualnie duże wyspy. I gady, które miały przyczółki również na Ziemi, jak i właśnie tam, zostawiły pułapkę, zostawiły wabik, który nadawał sygnał, jaki miał być odczytany przez pozytywne rasy, które chciały zakończyć tą sprawę z gadami i przeleciały tutaj całą flotą, żeby się zmierzyć w ostatecznym pojedynku. Jednak jak powiedziałem, to był wabik, gady też były przygotowane, to była gadzia pułapka. Walka była straszliwa, w ruch poszła broń energii punktu zerowego, również broń jądrowa. Cała planeta Tiamat uległa zniszczeniu. Kompletnie uległe zniszczeniu. Wtedy też wiem, że bronią energetyczną dostał Mars. Mars też został poszkodowany. No i wiecie, kiedy znika cała planeta z układu, no to układ również się troszeczkę zmienia. Rozkład planet, ich nachylenie, odległości. I żeby to się jakby nie rozleciało, ustawiono wtedy księżyc. Przez pozytywne rasy, a ten księżyc był tak naprawdę jednym wielkim statkiem kosmicznym rasy Andromedan. Ponieważ Andromedanie są genialnymi konstruktorami, znają się na technologii i oni ogólnie nie zamieszkują jakiejś konkretnej planety, tylko jako cywilizacja, która miała niegdyś swoje problemy, zniszczyli jakoś tam swoją planetę, zaczęli tworzyć po prostu ogromne, ogromne statki. Można je porównać do Gwiazdy Śmierci z Gwiezdnych Wojen, tylko niekoniecznie tak mrocznej. I żyją po prostu na absolutnie gigantycznych statkach, planetach. I nie tylko, bo mają także inne statki trójkątne, które również są gigantyczne. Ale jednym z takich właśnie statków planet, statków biosferycznych, gdzie na powierzchni przy działających statkach możemy mówić, że są tam góry, jest woda, jest natura. Andromedanie mogliby zasiedlać inne planety, ale po prostu nie chcą, bo ponieważ żyjąc na tych swoich stworzonych statkach mają kontrolę nad wszystkim, nad pogodą, porami roku czy coś takiego. Czują się dobrze, kiedy właśnie
mogą tym sterować, mogą tak żyć, im to odpowiada. No i zostawili jeden taki swój statek, który był uszkodzony podczas tych wojen, który stał się naszym księżycem. On jest troszeczkę osłonięty hologramem, więc postrzegamy go inaczej. I ułożenie tego księżyca pozwoliło odzyskać nieco równowagi w tym naszym układzie. Jednakże to jeszcze nie jest wszystko. Księżyc został wyposażony w 12 generatorów częstotliwości, które generowały Matrixa 3D. Rzutowały częstotliwość. No, rzutują, może powinienem powiedzieć, bo to dalej działa, chociaż te generatory z 12 działa obecnie 4, a z tych 4 to w sumie tylko 2 tak jako tako. I można powiedzieć, że te pozytywne cywilizacje, Federacja, ustawiły Księżyc i ustawiły Matrix i zamknęły Ziemię w tej siatce matrixowej, ponieważ te wojny były bardzo wyczerpujące i dla tych Federacji, i dla strony gadziej. Nie było tutaj, można powiedzieć, jasnego zwycięstwa. A jeżeli już, to ta Federacja wygrała, ale to takie pyrrusowe zwycięstwo, czyli okupione ogromnymi stratami. I zamknięcie Ziemi, bo gady zostały zepchnięte na Ziemię i tutaj je uwięziono jak w klatce. Czyli gady Matrix zostały... powstał dla Ziemi? Dla gadów? Dla gadów, żeby uwięzić ich na Ziemi, żeby się dalej po galaktyce nie rozłaziły, bo niegdyś narobiły ogromnych zniszczeń. To była ogromna gadzia ekspansja. Ja to wyjaśnię, no nie w tym nagraniu, bo nie rozgadaliśmy się na temat poboczny, tak. Historia galaktyki, wojny Oriona, ekspansja gadów, ekspansja Liry. To są wspaniałe tematy, ale na inny raz zrobię o tym nagranie. Więc nałożenie Matrixa miało uwięzić gady na Ziemi. Taka była pierwotna idea, żeby Federacja mogła odbudować swoje siły i tak dalej. Gady nie są głupie. Możemy ich nie lubić, ale nie możemy powiedzieć, żeby głupie gady. Nie, gady nie są głupie. Gady pod względem inteligencji wyprzedzają ogólnie, można powiedzieć, ludzi. I gady dotarły jakoś do tego Matrixa, do zarządzania tym Matrixem na Księżycu. I przekodowały go dla swojej własnej korzyści. Ponieważ na Ziemi tutaj wraz z tymi gadami zostali uwięzieni ludzie. Można powiedzieć, że byliśmy ofiarami sytuacji. Zostawiono nas tutaj i zamknięto z gadami. Jakby zamknąć człowieka w klatce z głodnym. Tak. Więc niefajna perspektywa, no ale Federacja się z tego tłumaczy, że po prostu na tamten moment nie mieli lepszej opcji. Nie mieli innego rozwiązania. Jestem w stanie to zrozumieć, tylko szkoda, że zajmuje im 12,5 tysiąca lat, żeby się tą sprawą coś dalej zająć. Bo jak już powiedziałem, ta sprawa, nałożenie tego Matrixa to jest 12,5 tysiąca lat. Gady dostały się do zarządzania Matrixem i wpływając na jego częstotliwości mogły sprawić, że wibracje ludzi, nasza percepcja i tak dalej, to wszystko jest przygaszone. Te pasy Van Allena, ta siatka miała zatrzymywać gady przed wydostaniem się, ponieważ do wydostania się była potrzebna wyższa wibracja, do poziomu której gady nie są w stanie dojść. Natomiast gady postanowiły wykorzystać to również do nadawania fal, aby ludzie stali się bardziej przyjaznym środowiskiem dla ich bytu. Czyli ludzie zostali okradzeni z naturalnego potencjału. Wszystko rozchodzi się o manipulację częstotliwości i manipulację naszymi umysłami, manipulację naszą percepcją. Ponieważ my, jako ludzie, w odróżnieniu do gadów, mamy połączenie ze źródłem bardzo mocne. My jesteśmy kreatorami, gady nie. Gady są kreacją wtórną, można powiedzieć. One żywią się naszym lękiem, negatywami, więc można powiedzieć, że my ich utrzymujemy przy życiu. Więc żeby utrzymać się przy życiu, muszą tak manipulować ludźmi, żeby człowiek dawał im to, co ich utrzymuje przy życiu. Niektórzy nazywają to energią lasz. Możecie wymawiać jak chcecie.
Czyli wynika z tego, że ta ich wyższa inteligencja, czy lepsza inteligencja, lepiej rozwinięta, jest używana wyłącznie do tego, ażeby pozyskiwać dla siebie energię w jakikolwiek sposób, między innymi od ludzi. Żeby trzymać ludzi w zniewoleniu percepcyjnym. Nie używają jej do kreacji, bo są odcięci od źródła, ale potrafią manipulować ludźmi, aby to ludzie kreowali dla nich. Tak, zaraz do tego dojdziemy, bo ludzie, jak powiedziałem, to oni mają moc, zawsze tak było, ale jeżeli człowiek uwierzy w swoją małość, no to co się dzieje? To sam się ogranicza. To jest kurczakiem. To jest kurczakiem. I jeżeli ktoś mu powie, na co ma patrzeć i wytłumaczy mu, czym to jest, czyli da tą definicję, jak mówiłem wcześniej o nazywaniu, że to jest centymetr, więc już wiem, że to jest centymetr. To jest już zdefiniowane, nazwane. Więc jeżeli zostanie człowiek zmanipulowany, postawi się, popatrzy na coś i ktoś mu powie, widzisz, to jest to i to znaczy, że to jest takie. Więc człowiek się uczy, aha, to jest to. Jego percepcja zostaje już zakodowana. Filtr zostaje nałożony. Tak. Więc to jest manipulacja mentalna na poziomie inżynierii społecznej, ale jeśli chodzi o te częstotliwości księżycowe, które są nadawane, wyobraźmy sobie, że w naturalnym 5D przyroda i tak dalej wyglądałaby jeszcze piękniej. Więcej kolorów, bardziej to może takie świetliste by było. Natomiast jakbyśmy popatrzyli, jakby wszystko jest energią, wszystko jest wibracją. Jakby to wibracyjnie wyglądało, no to tam, gdzie mielibyśmy taki wykres wibracji, to gdzie byłby jakiś pik do góry, no to z księżyca rzutowana jest częstotliwość na tym samym jakby paśmie, tylko że w tym miejscu, obcina. Gdzie jest pik do góry, nadają pik w dół. I obcina. Więc masz pik do góry, masz pik w dół, więc wyrównuje się na zero i nie ma. Więc w ten sposób zostaje przygaszana percepcja. Można powiedzieć takie okulary przeciwsłoneczne, że patrzysz niby na to słoneczko, ale nie jest takie jasne. No jest przyciemnione, więc niby widzisz, niby jest jak jest, ale nie doświadczasz tego w pełni. Przypomnę, że my gołymi oczami nie widzimy chociażby rentgena, nie widzimy w podczerwieni i nic takiego, a przecież tak jakby jest. Tylko nasze spektrum doświadczania fali świetlnej, wzrok, to wszystko jest wąskie, gdyby to porównać z całością tego, co tak naprawdę jest. My jesteśmy komputerem biologicznym, który dekoduje rzeczywistość, interpretuje fale, bo jak ja mówię do ciebie, to wprawiam powietrze w drgania. To jest cały czas pewna częstotliwość, to jest wibracja. Ty to słyszysz, uszy to odbierają, kodują to na impuls elektryczny, który trafia do mózgu. Więc tak naprawdę wszystko rozchodzi się o interpretację danych i częstotliwości, które są nadawane. Jeżeli kontrolować to, no to mamy kontrolę nad wszystkim. I tak się również dzieje, że te częstotliwości księżycowe umożliwiają wgrywanie twardych hologramów na przykład, ustawianie budynków tam, gdzie ich nie było, generowanie ludzi tła, temat złożony na inny raz, teraz nie będziemy w to głębiej wchodzić. Możemy wstawiać różne fałszywe elementy do naszej rzeczywistości i my nigdy nie zorientujemy się, że to jest fałszywe, ponieważ dla naszych zmysłów jest to prawdziwe, bo to nie jest żaden problem nadać określoną częstotliwość wibracyjną, którą następnie my przekodujemy sobie, że to jest twarda ściana. To nie jest twarda ściana. W ogóle materia nie jest twarda. Pamiętajmy, że nawet na poziomie budowy atomowej atomy w większości są puste w środku. To jest jak piłka na stadionie sportowym. Ta piłka to jest jądro atomu, a stadion to jest ta pusta przestrzeń. Tak proporcjonalnie to można porównać. Świat jest pusty. Świat ma naturę właśnie iluzoryczną, a obserwacja jest momentem stwarzania. Energia płynie za uwagą i nasza uwaga dopiero animuje te różne rzeczy. Tutaj mówię oczywiście bardziej o tej trzeciej warstwie Matrixa. Dlatego tak kluczowe dla drugiej warstwy jest manipulowanie zarówno naszym postrzeganiem dosłownym, żeby mówić ludziom systemowo, co jest dobre, co jest złe, ale przygaszanie naszego naturalnego potencjału do zrozumienia, ograniczanie tego,
bo dzięki temu człowiek jest zamknięty. Ma jakby nałożone pudełko na głowę, garnek i automatycznie będzie się odcinał od prawdy, jednocześnie zasilając i kreując to, co mu jest narzucane. Jak powiedziałeś wcześniej, Zygi, że to w nas jest moc, a nie w nich. My mamy to lepsze połączenie. Zatem oni, wiedząc, że my tak naprawdę jesteśmy silniejsi, muszą tak nas wyrolować, żebyśmy dla nich stwarzali to, co oni chcą. Oni, paradoks polega na tym, że ze wszystkich ras pozytywnych i tak dalej, to akurat te rasy negatywne, jak gady, one chyba najlepiej potrafią zrozumieć człowieka, jego naturę i tak dalej. Musiały się tego nauczyć. Tak. I wiedzą, jak tym sterować. Wiedzą, jak człowieka zmanipulować, co i jak mu pokazać, żeby potem on na poziomie kolektywnym przekierował uwagę do czegoś, zainstalował w swoim umyśle obraz wydarzenia albo przekonania, że świat wygląda w ten, a nie inny sposób i będzie to podtrzymywał. Ja zawsze to porównuję do tego, że człowiek to jest taki magiczny kamień. Magiczny kamień z cudowną mocą, która może wszystko, ale te gady są taką dłonią, która dzierży ten magiczny kamień i narzuca swoją wolę i mówi, co ten kamień ma realizować. Trochę jak historia z jakąś złotą rybką. To nie rybak ma moc, to złota rybka ma moc, ale rybak mówi, co ma się stać i złota rybka mu to stwarza. My jesteśmy magicznym kamieniem, my jesteśmy złotą rybką. Złotą rybką w akwarium, w matrixowym akwarium, które, no cóż, być może ktoś pomyśli, że jak upadłby ten matrix technologiczny, to co, spada siatka, jesteśmy wyzwoleni, ujawnienie i w ogóle. I lecimy. Podejrzewam, tak, że byłoby może lepiej. Myślę, że stopniowo byśmy dochodzili do pełni, wszak nawet w tych obecnych okolicznościach, przecież się rozwijamy, wszystko idzie do góry. Uważam, że jesteśmy na dobrym kierunku. Ja uważam, że wszystko idzie w jak najlepszym, pozytywną stronę. Ale to też nie jest tak, że po upadku tego technologicznego Matrixa, że to jest cudownie w jednej chwili, bo jeżeli ktoś przez całe życie żył w zniewoleniu i nagle wypuści się go na wolność, on dalej będzie żył w swoich mentalnych kratach. On dalej będzie generował zniewolenie, ponieważ to zniewolenie nie pochodzi z zewnątrz. Zniewolenie zostało wgrane w niego. I prawdziwym kluczem jest właśnie przerobienie tego w sobie, odkrycie wolności w sobie, a nie szukanie jej na zewnątrz. Wiesz co, przypomniał mi się taki ciekawy eksperyment pewnej dziewczyny, która założyła sobie soczewki kontaktowe, ale nie optyczne, okulistyczne, tylko przyciemniające, wiesz, jak słoneczne okulary, o 50%, 50% przyciemniały. I założyła je rano, to był jej eksperyment, założyła je rano, po czym chodziła cały dzień i przywykła. Wykonywała wszystkie czynności, nawet jechała samochodem, poszła na obiad. Oczy się tak przyzwyczaiły, że ona zapomniała o tym, że ona je ma założone. Słuchaj, jakie było jej zaskoczenie, kiedy wieczorem, kiedy szła spać, przypomniała sobie o nich i zdjęła te soczewki. I ona mówi, ja zaczęłam widzieć w nocy. Ja widziałam wszystko bardzo wyraźnie i dokładnie. Czyli jakby zobacz, zdjęła matrix, swój matrix, który nałożyła sama na siebie. Filtr. Filtr, prawda? Tak. A tak jest z nami i z tym matrixem. Gdybyśmy zdjęli dziś te filtry, no to możemy być mocno zaskoczeni, bo zobaczymy zupełnie inny obraz wokół siebie. Być może, że nie moglibyśmy w tym momencie do niego przywyknąć. Bo to też warto nadmienić, bo być może nasi widzowie burzą się, że jak jesteśmy zniewoleni, zamknięto nas tu w klatce z tymi gadami, nas, ludzi niewinnych i tak dalej. Ale problem jest jeszcze taki, że nawet po zdjęciu tego technologicznego Matrixa, nawet po usunięciu gadów, my utrzymywalibyśmy kolektywnie, nie mówię indywidualnie, przekonanie o świecie opartym na podobnych wartościach jak teraz. My dalej generowalibyśmy Matrix, już ten mówię o tej trzeciej warstwie, który jest, no właśnie, jest światem, jest tą rzeczywistością, jest Matrixem z poziomu źródła, a my jesteśmy źródłem. I jeżeli
naszą wolą jest kreacja bałaganu, cierpienia, wyzyskiwania życia w mentalności ofiary, braku, to byśmy to dalej przenosili. To dalej by trwało, bo my już jesteśmy tymi generatorami, tymi bateryjkami, które to utrzymują. Nawet odsuwając wszystkie zewnętrzne wpływy, bo my lubimy szukać wrogów na zewnątrz, tu nas zniewolili, tu nas wykorzystują. Dobrze, zgadzam się, ale po usunięciu tego wszystkiego nie ma już kogo winić, a niewiele by się, podejrzewam, zmieniło. Dalej by wszystko zostało niemalże po staremu, bo zostałyby w nas stare wzorce, a chyba każdy z nas może przyznać, jak ciężko przychodzi zmiana zdania, nie mówiąc już o całym podejściu do życia. Jasne, że bywa, zmieniamy zdanie, postawy, ale jesteśmy przywiązani do pewnych starych konstruktów, a na poziomie podświadomym to już w ogóle. Dobrze, dobrze, Darku, że akurat to mówisz w tej chwili, wiesz, bo gdyby to zobrazować tak, tak trochę prymitywnie, wiesz, ale zabrać się tylko za jeden aspekt, za aspekt naszej żywności i dostaw tych żywności dla nas. My tak bardzo przywykliśmy do tego, że robimy to w supermarketach, hipermarketach czy tam sklepach osiedlowych, że gdybyśmy dziś zamknęli ten matrix, tą część jego, ten aspekt, to bez przygotowania zginęlibyśmy. My byśmy umarli. Mhm. Zaczęłyby się walki o jedzenie, bo nie mielibyśmy chwili zastanowienia nad tym, że jedzenie nie bierze się z Biedronki czy z innego hipermarketu, ale z pola, że trzeba ten ogród założyć, uprawiać go, mieć krowę, która da mleko. Aby wyjść z Matrixa, trzeba przewartościować całkowicie nasze życie i przygotować się do innego życia. Takie jest też zdanie istot pozaziemskich, które mówią wprost, że jedną z, powiedzmy, pozytywnych cech Matrixa 3D, tego technologicznego, który przygasza, jest przygaszenie prawa przyciągania. Trochę przygaszenie tej kreacji, a to dlatego ma to być pozytywne, ponieważ człowiek nie jest świadom, jak kreować. I ten bałagan, którego doświadczamy, to nie jest narzucone, to w znacznej mierze jest po prostu nasza kreacja. Generowane. I gdyby zniknęła ta bańka 3D i pojawilibyśmy się w piątej gęstości, gdzie manifestacja jest płynniejsza, szybsza, z obecnym nastawieniem mentalnym i z tą postawą kreowalibyśmy straszliwy bałagan dla siebie, ale też dla innych. I taka historia już się po prostu wydarzyła w galaktyce na samym początku całej tej afery z gadami, że rasy ludzkie zarezonowały z negatywami. I te właśnie gadzie istoty na pewnym poziomie postrzegania są kreacją ludzi, manifestacją cienia różnych lęków zepchniętych do podświadomości, wypierania pewnych rzeczy. I to by znowuż było. I nasza negatywna kreacja również zagrażałaby innym. I znowuż to rozlazłoby się, że tak to ujmę, po kosmosie. Dlatego Ziemia ma także funkcję obozu szkoleniowego, żeby człowiek nauczył się ogarniać wewnętrznie, robić porządek w głowie, żeby nie zasilać negatywów. Mhm. I jeżeli każdy indywidualnie popracuje nad sobą, to również dojdzie do kolektywnego uzdrowienia. Bo zapewne rozumiemy, że nawet jeżeli my sami prywatnie dbamy o swoją energię, o swoje wibracje, trzymamy się w pozytywach i tak dalej, ale to i tak jesteśmy zanurzeni w tej fali dominującej, w częstotliwości dominującej. Jesteśmy jak w takiej łodzi podwodnej, w takiej bańce, ale gdzieś są przecieki, wycieki, czasami jakaś fala to nas rzuci. My się trzymamy w tym dzielnie, jak na łódce podczas sztormu, ale coś, co nie jest naszą kreacją, tylko kreacją sąsiada, kreacją z nieświadomości kolektywu ludzi, to i tak nam na pewnym poziomie zagraża. Natomiast jakby każdy po prostu indywidualnie zadbał o to, to nie byłoby już tych ludzi, którzy kreowaliby ten ogólny bałagan. Zmieniłaby się częstotliwość dominująca. W tym rzecz. I to jest kluczowe do zrozumienia przebudzenia, wzniesienia i tak dalej.
To byłby wypadek tego Wiesz systemu. co, był taki eksperyment tutaj na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, ale ja nie pamiętam, to chyba była Kalifornia, Berkeley. Nie jestem pewien, ale eksperyment polegał na zadaniu dwóch pytań grupie 1000 osób. Były dwa pytania i miałbyś tylko dwie odpowiedzi, tak, albo tu, albo tu, na to pytanie, albo na to się zgadzasz odpowiedzieć. I pytania brzmiały tak, czekaj, żebym ja tego nie pomylił, w swoim sercu chciałbyś zakończyć, czy chciałbyś być gotowy do wojny, czy chciałbyś być gotowy do pokoju? Takie było pytanie. Dwa pytania. Czy chciałbyś być gotowy na wojnę, na wszelki wypadek, czy chciałbyś być gotowy do pokoju, na wszelki wypadek? I 98% ludzi odpowiedziało, chciałbym być gotowy do wojny, na wszelki wypadek. No i wiesz, wniosek wysnuty przez tego socjologa jest taki, że dlatego tworzymy wojnę. Bo jesteśmy gotowi na wojnę, nie jesteśmy gotowi na pokój. Bo to jest potencjał. Tak. Trzymamy taki potencjał w naszym polu. Że jest potencjał do wojny, wiesz, kolejna zasadzka, a z tej strony tu mogą oszukać, tamten pewnie też ściemnia, naciąga, tamci manipulują i automatycznie popadając w taką paranoję, gdzie doszukujemy się absolutnie problemów wszędzie, niczemu nie można ufać, no to robimy absolutnie dokładnie to, jesteśmy tak idealnymi owieczkami i bateryjkami, nawet jak ktoś myśli, że jest świadomy, bo wie o kosmosie, o przyciąganiu, o innych rasach, energia, w ogóle ja medytuję, ale tutaj wiesz, te czynelingi i to trzeba uważać, te kroniki Akaszy, o to nie, tarot jest zły, uważaj, reiki to już w ogóle, wszystko potencjalnie może być złe, okej, ogień, też może być zły, możemy się sparzyć łapkę, ale jednocześnie sobie też podgrzejemy jedzonko, jak wiemy, jak używać. Więc postrzegając życie jako potencjalną pułapkę, gdzie wszystko zagraża, ale ja jestem świadomy, ja wiem, że to może być takie, więc ja jestem tutaj mądry, ale się boję, no to jestem owcą idealną, bo jestem zniewolony w taki sposób, że nie wiem, że jestem zniewolony. Myśli taki człowiek, że jest wolny, bo on jest uważny, on dostrzega zagrożenia, ale w istocie on je utrzymuje. To jest jego potencjał w jego przestrzeni. On tu zasila energię lęku i na tym właśnie żerują negatywne istoty. Już nie tylko gady, bo tego oczywiście na poziomie astralnym jest znacznie więcej. Tak. Więc to jest również manipulacja w środowiskach duchowych. Sam ruch New Age już u swojego rdzenia był mocno zafałszowany z wieloma konceptami. Bez nazwisk, ale youtuberzy, mam na myśli zagraniczni od duchowości, niektórzy nawet duzi, też są mocno w niefajnych sferach, że tak to ujmę. Więc ja rozumiem pewną ostrożność w doborze informacji, ale my po prostu możemy czuć, jak to do nas przemawia, jak to do nas trafia i nie zaczynałbym zapoznawanie się z informacjami, czy z wychodzeniem do świata z poziomu lęku. Bo jeżeli emanuję lękiem, to ja jestem ofiarą. Wszystko mi zagraża. I dalej przyciągam lęk. Tak, więc to jest paskudna pułapka i z tego trzeba wyjść. Mówiąc o tym Matrixie, o tej naszej sile kreacji, ja zmierzam do tego, że to jest pozytywny wniosek, a nie coś, co ma wywoływać w nas poczucie winy. Bo ten bałagan, ja nie winię gadów. Ja mimo wszystko uważam, że to jest sprawa ludzi i ludzie to muszą posprzątać poprzez zrobienie porządku w swoich głowach, w tym, co kreują. Ale to nie jest nasza wina w sensie czegoś negatywnego. Nie, odpowiedzialność, się teraz ale nie wina. To jest odpowiedzialność, ponieważ kiedy my zrozumiemy, że potrafiliśmy stworzyć taki ogromny bałagan, to również my potrafimy stworzyć cudowny, piękny, wspaniały świat i to da się zrobić. Możemy to zrobić. Ta moc jest w nas, zawsze była, zawsze będzie. Jesteśmy źródłem, które po prostu siebie doświadcza. Ta trzecia warstwa Matrixa to jest po prostu kontrast, to jest tło, to jest jakiś sposób iluzorycznego oddzielenia, żeby samo źródło mogło się doświadczyć,
bo jego naturą jest pewna dynamika, nie stagnacja, że źródło po prostu jest jakby i... je... No, i, znaczy, z jednej strony jest, ja nagrałem taki filmik na swoim kanale, ty też go opublikowałeś, Jestem, tak, tak. Gdzie staram się zdefiniować naturę tej rzeczywistości właśnie z takiego poziomu źródła, gdzie źródło po prostu mówi sobie jestem, ale źródło jako ta pełnia, która mówi sobie jestem, nawet nie ja jestem, bo jeżeli jest ja, to jest i ty, a nie ma ty, bo to jest całość, jest źródło, no mówi sobie jestem. Ono jest samoświadome, ono jest, tak. I my do tego dążymy. I wyjście w ogóle poza wszystkie matriksy, to jest powrót do tej świadomości źródła, które mówi sobie jestem. Ale źródło, pragnąc, jest samoświadome i pragnąc doświadczyć siebie, czym jestem, czy jestem duży, mały, jasny, ciemny. Jeżeli jestem jasny, to co to znaczy, że jestem jasny? Potrzebuję czegoś ciemniejszego dla kontrastu. Muszę nadać drugi element. Źródło to jest czysta karta. Czysta karta, która jest wszystkim, ale kiedy rysuję na niej elementy, które są tylko kreskami, to dodaję właśnie różne ściany, przeszkody, dodaję kontrasty. I z tych elementów mogę bardziej doświadczać samego siebie, ponieważ im więcej elementów, tym większa jest ta siatka złożoności. Ja to zobrazowałem, bo to, co powiedziałem, może brzmieć niejasno, jeżeli się nie widzi filmiku, a ja nagrałem do tego, o czym mówi filmik, gdzie położyłem monetę na białej, czystej kartce. Czy to jest ten filmik, który mi przygotowałeś? Nie. Ja przygotowałem filmik, który mówię, jest, to się nazywa Jestem, słowo o wielkiej mocy i tego już zapublikowałeś. Który u mnie był, tak. Ja w tej chwili nie położyłem monetę na białej kartce. Tak, tak. Mhm. Ta moneta jest źródłem. I moneta, ona nie wie o sobie, czy jest duża, czy jest mała, czy jest odległość do czegoś blisko, daleko. Musiałem narysować kropkę, jedną, drugą, trzecią, kreskę. I dopiero, kiedy mam narysowaną kropkę, jedną i drugą, to moneta wie wtedy, że jest bliżej tej kropki, ale dalej od tamtej kropki. Mhm. Moneta jest jedyną monetą na kartce. Tamte są tylko iluzją, to są tylko narysowane przeze mnie znaczki. One nie istnieją. Mogę monetą jeździć po całej kartce i nie napotka ona żadnych przeszkód. Ona jest jedyną prawdziwą rzeczą. Tamto to jest iluzja, ale stworzenie tej iluzji pozwala monecie bardziej określić samą siebie. Jest bliżej jednej kropki, dalej od drugiej. Jest większa niż pierwsza i druga kropka, ale jest mniejsza obwodowo od trzeciej kropki. Już mogę ją zdefiniować, już moneta wie coś o sobie. Kiedy narysuję kreskę długopisem i moneta dojedzie do tej kreski, mogę ją tam, wiesz, że nie przechodzi przez ścianę, dojeżdżę do kreski i z powrotem. Oczywiście mogę przez tą kreskę przejechać, bo to jest płaska rzecz. Moneta jest jedynym przedmiotem, ale ja stwarzam umowę, zasadę. Zasadę wewnątrz mojej głowy. Umawiam się sam z sobą, że nie mogę wyjechać poza kreskę i monetą, którą przesuwam palcem po kartce, dojeżdżam do kreski i z powrotem. Jako dziecko bawiłem się w taką zabawę, że jak szedłem chodnikiem, nie mogłem stanąć na pękniętej płytce. Pęknięta płytka, to hop, musiałem przeskoczyć. Tak. Ale wiesz, mogę stanąć na pękniętej płytce, nic złego się nie dzieje. Ale umowa. Ale umowa. Przyjmuję zasadę. Kontrast. Płytka dobra, płytka zła. I tym jest rzeczywistość, tłem, kontrastem, splotem zasad, które dopiero pozwalają nam doświadczyć tej kreacji, czyli tej kartki z kulkami, kreskami, kropkami, z tym całym polem, które stwarzamy dla siebie, żebyśmy mogli i to no właśnie, był, i to był ten grać. To był ten Matrix stworzony przez to ciebie. To jest ten na tej pierwotny Matrix, tak. Tak, i my jesteśmy różnymi tymi monetami. Tak, bo my jesteśmy takimi punktami doświadczania dla źródła, prawda? My jesteśmy, źródło może być dynamiczne dzięki nam, nie inaczej. My jesteśmy, ono jest z nami, my jesteśmy nim. Bo my jesteśmy nim, tak, dokładnie. Jesteśmy fraktalnym elementem. Widzisz, tutaj język jest ograniczony, bo my używamy bardzo słowa, prawda, my, ono, ale tak naprawdę jednym jesteśmy. I doświadczenie polega na tym, że te punkty, którymi my jesteśmy, wychodzą poza obszary, które wyznaczył Stwórca i dotykają różnych przestrzeni, tak? Tworzymy te przestrzenie, dotykamy je, wyznaczamy te kropki, kreski, granice.
to jest wszystko umowne, a prawda jest tylko tam, w tym jednym miejscu. Tak, dlatego ja na przykład nie zgadzam się, bardzo mocno się nie zgadzam ogólnie ze stwierdzeniami istnienia jakiejś takiej, w tym naszym ziemskim ujęciu, obiektywnej prawdy, że słuchajcie, nie naprawdę ma, nie ma. Jest tak. Oczywiście, nie że nie ma. Nawet nie chodzi o to, że różni ludzie mają różny punkt widzenia. Słuchajcie, nie chodzi o punkty widzenia. Ludzie doświadczają różnych wersji rzeczywistości. To jest jak efekt Mandeli, że w życiu jednego człowieka pewne wydarzenia przebiegły w taki sposób, ale w życiu innego człowieka jakieś tam wydarzenia przebiegły w zupełnie inny sposób. Kto inny był prezydentem na przykład, czy coś takiego. Albo jakieś inne drobiazgi w życiu, gdzie teoretycznie wszyscy powinni pamiętać tak samo rozwój jakiegoś wydarzenia, a tymczasem ludzie wiem, że inaczej tego doświadczali, ponieważ każdy ma indywidualną tą linię czasu, jeżeli można powiedzieć. Istnieje coś takiego jak ta częstotliwość dominująca, ta kolektywność zrodzona... Ja to mówię na to, wiesz, częstotliwość uzgodniona. Czy jakby... O, bardzo, bardzo ładnie to ująłeś. Mhm. Ziemia, wiesz, są różne światy do doświadczania i tak dalej, ale Ziemia jest właśnie takim miejscem, gdzie są określone prawa, są określone umowy i my, inkarnując się tutaj, podpisujemy regulamin, akceptujemy regulamin, że schodząc będziemy doświadczali w taki, a nie inny sposób, że będziemy dekodować rzeczywistość w miarę podobnie. Dlatego no, dla mnie drzewo i dla ciebie drzewo, powiedzmy, że będzie podobne. Możemy niby obiektywnie powiedzieć, że no tak, ty je widzisz, ja je widzę, ono takie jest, ale to raczej ono jest holograficznym odbiciem tego samego w twoim świecie i w moim. Jest, doświadczamy go tak samo, co nie znaczy, że tak być musi, bo absolutnie tak być nie musi. I to są nasze umowy percepcyjne, czyli umowy odnośnie tego, jak postrzegamy. I na przykład istoty pozaziemskie, kiedy zbliżają się do Ziemi, wikłają się na przykład w nasz czas. Tak. W piątej gęstości czas nie istnieje, a już na pewno nie jest linearny. Istnieje nie czas, a doświadczanie czasu. Trochę tak jak szprychy w rowerze czy w motorze, gdzieś tam szybko się obracają koła. Jak wszystko stoi, no to szprychy są. Jak leci, no to nie ma. Albo wiatrak w suficie. Chodzi o to, że różna częstotliwość sprawi, że różnie ten świat będzie doświadczalny. I istoty pozaziemskie, kiedy zbliżają się do Ziemi, kiedy to promieniowanie 3D i zasady gry Ziemia stają się bliższe im, to również to na nich oddziałuje, jakby wchodzą w grę, w tą bańkę doświadczania i akceptują te zasady. Mhm. Więc to wszystko jest z poziomu źródła również gra percepcyjna, gdzie my godzimy się, podpisując regulamin, że tak będziemy doświadczać. Bo jeżeli się nie zgodzimy, no to nie doświadczamy i ja nie myślę, gramy w grę. Tak, nie przychodzimy tutaj doświadczać, bo się nie zgodziliśmy. Tak, więc wyjście z Matrixa, z tego najszerszego ujęcia, uważam, że niekoniecznie jest czymś pozytywnym, ani czymś, do czego ja wychodzę z Matrixa, tylko to jest powrót do źródła. I powrót do źródła brzmi, myślę, wspaniale, ale jednocześnie to jest ta pełnia, która z jednej strony właśnie jest pozytywna, ale z drugiej może się nam wydać brakiem dynamiki, gdzie jest to po prostu wszystko. I to Darku, jestem. Ale pewny poziom teraz, to jest może stagnacja. Tutaj teraz powstaje takie pytanie i pewnie wielu widzów sobie zada to pytanie. Okej, skoro nie ma wyjścia z Matrixa, bo to nie jest wyjście dla nas, to co możemy zrobić, żeby on nie był tak dotkliwy, ten Matrix? Zmienić go po swojemu? Zdecydowanie tak, bo możemy to zrobić i robimy to, dokonując wyborów każdej chwili naszego życia, ponieważ to nasza częstotliwość indywidualna plasuje nas na paśmie, z którym jesteśmy kompatybilni. Jeżeli ktoś właśnie emanuje lękiem, mentalnością ofiary i tak dalej, to automatycznie otwiera się na kompatybilność z tymi ścieżkami w swojej warstwie rzeczywistości, które niekoniecznie są przyjemne. Wybierasz bramkę numer 1, 2, 3 i tak dalej, ale za każdą bramką, za każdą kurtyną czeka
inne wyzwanie, inny problem czy coś takiego. Jeżeli ja wiem, że ja jestem zanurzony w tej częstotliwości głównej, dominującej, w tych wszystkich umowach uzgodnionych, ale jednocześnie w tym obrębie, nawet w obrębie gry, w której się znajduję, jeżeli ja jestem, trzymam się jakby na powierzchni, nie schodzę pod wodę, że tam nie na plecach po tej wodzie, to ja nie będę się topił. Ja sobie czuję relaks, ja się unoszę, ja oddycham swobodnie, bo się nie szamotam, ja nie walczę. Walka z Matrixem robi poprzez porządek w sobie, pilnowanie swoich myśli, koncentracja na pozytywach i nie dałbym sobie wmówić, że ale musisz się przecież zająć takimi tam rzeczami. To jest ważne, musisz głosować, bo co oni z nami zrobią? Jacy oni? Co oni zrobią? Nic nie zrobią. Właśnie bez mnie nic nie zrobią. Mhm, więc dokładnie. To jest ta rzecz, ja nie dokładam swojej cegiełki energetycznej do zasilania tego wszystkiego. Ja się odwracam, ja mówię temu nie. Nawet nie temu, bo żeby mówić coś temu, to musi to być jakoś zdefiniowane, czyli musi istnieć w mojej świadomości. Ja nawet nie chcę o tym wiedzieć, ja nawet nie oglądam wiadomości. I to nie jest ignorancja, to jest bardzo ważne, że to nie jest ignorowanie istniejącego problemu. Po prostu go w moim świecie nie ma, bo nie doświadczamy tego samego świata. Ja sobie wyobrażam to, co teraz mówisz, wiesz, jako fale, jako pewne fale o konkretnych częstotliwościach. I jeśli ty wzmacniasz falę, która już ten grzbiet ma dość wysoki, no to on będzie jeszcze wyższy, tak? Czyli tworzysz lepsze to, czego oczekujesz. Ale jeśli oczekujesz rzeczy o niskich wibracjach i to wzmacniasz, no to wzmocnisz to, czego byś nie chciał, ale to wzmacniasz. No. I też tego oczekujesz. Najpierw to musi być w nas, bo my jesteśmy źródłem, które emanuje to na lustro. My nie doświadczamy tego, co jest poza nami. Ewentualnie, jeżeli coś jest tą kreacją kolektywną, no to i tak, żeby u nas zaistniało, żeby było kompatybilne, my musimy zejść do tej kompatybilności, stworzyć temu pomost. Więc raz, że kreuję pozytywy, a dwa, nie stwarzam kompatybilności do tych potencjalnych negatywów. Po co mam sobie to robić? Naturą rzeczywistości jest dobrze, myślę, odzwierciedlona w filmie nie Matrix, paradoksalnie, choć mówimy o Matrixie, tylko starszy film od Matrixa, mianowicie Truman Show. O tak, tak. Film, który nie jest niby metafizyczny, ale przypomnę, jeżeli ktoś nie widział, chociaż myślę, że większość go zna. Film Truman Show opowiada o mężczyźnie, którego gra Jim Carrey. Mężczyzna ma na imię Truman, żyje sobie w małym mieście, które jest tak naprawdę wyspą, ale Truman od najmłodszych lat, od dziecka, bo był tam adoptowany, jest bohaterem reality show. Wszędzie towarzyszą mu kamery, o czym on nie wie. Jego rodzina nie jest prawdziwa, jego dom nie jest prawdziwy, miasto nie jest prawdziwe, to wszystko jest jednym wielkim studiem filmowym, a on jest jedynym prawdziwym człowiekiem, reszta to ludzie tła, aktorzy. Którzy tylko odgrywają swoje role w jego życiu, a ludzie na całym świecie oglądają transmisję z życia tego Trumana. On jest prawdziwy, on wyraża prawdę, ale wszystko dookoła prawdą nie jest. Budynki czasami mogą być tylko ściankami, gdzieś tam to jest tylko podparte, jak to w studiu filmowym. Gdzieś drzwi, które mają prowadzić do określonego pomieszczenia, okazuje się, że prowadzą gdzieś na zaplecze w studiu filmowym i trzeba je, trzeba szybko zakryć, żeby się nie zorientował, o co chodzi. To są takie drobne błędy w Matrixie. Czasami jakaś tam lampa czy kamera spadła i zorientował się, hej, skąd się to wzięło. No to podało się fałszywe wyjaśnienie, że no tam z satelity odpadł kawałek czy z samolotu, to dlatego, więc już ma jakieś wyjaśnienie. Więc Truman żyje w sztucznej rzeczywistości, którą bierze za prawdę, z ludźmi, którzy nie są prawdziwymi ludźmi, tocząc życie, które właśnie nie jest prawdą. A co więcej, całość, ta wyspa jest przykryta kopułą, bo to jest studio filmowe, które jest kryte. Jak jest deszcz, to tam nadawany jest ten deszcz z góry przez zraszacze i tak dalej. No i jest tam słońce i księżyc. I księżyc, o którym powiedziałem wcześniej, że to z niego rzutowany jest Matrix, jest tam jednocześnie siedzibą twórcy tego
programu Truman Show. Tam jest siedziba twórcy i stamtąd on dogląda całej tej wyspy, całego tego studia. I to jest dla mnie takie bardzo symboliczne. Wiesz, symboliczne, uderzające, że oni wiedzieli, co robią, że pokazują Matrix jako, czy Księżyc jako taką, jako ten rdzeń. To skąd jest Matrix rzutowany, ponieważ tam siedzi ten główny reżyser i on tam wydaje decyzję, co robimy. Teraz robimy dzień, teraz robimy noc, teraz taka pogoda. On decyduje. On stamtąd to rzutuje. Ale Truman, no może... Może zdradzimy zakończenie, bo to jest stary film. Pamiętam to, to jest jak pozytywne zakończenie. Dociera do granic Matrixa, on płynie wodą, bo on się bardzo bał. Bał się wody, był straumatyzowany w dzieciństwie, że się mu ojciec utopił. No ale przezwyciężył swój lęk, wsiadł do łódki, popłynął przez wzburzone fale i w końcu łódka uderzyła w granicę Matrixa, uderzyła w ścianę. A on, podążając wzdłuż ściany, odkrył drzwi. Wtedy odezwał się do niego głos reżysera, który wyjaśnił mu to wszystko, ale namawiał go, żeby został, zostań w Matrixie, bo znasz ten świat, tu jest ci dobrze. Ale Truman wtedy uśmiechnął się po prostu, odszedł, wyszedł, opuścił Matrix. Więc myślę, że tak będzie i u nas, i filmów odnośnie Matrixa jest więcej. Możemy polecić, myślę, jeszcze 13 piętro z takich mniej znanych. Tak. Czytałeś tak. książkę z Wiki, pamiętam, 13 piętro. Tam mogę zdradzić tylko, że finalnie jest podana data wyjścia z Matrixa. Data, która jeszcze się nie zrealizowała. Zobaczymy, bo to jest dość popularna może. Data. Może. Kreujmy, że tak, czemuż by nie. To nie jest tak daleko. Nie jest tak daleko. Negatywna strona często pokazuje różne dramaty w telewizji, nagłaśnia tragedie właśnie po to, żeby człowiek tam kierował swoją uwagę. Swoją uwagę, tak. Przykucie tak. uwagi. Mhm. I przez to no, myśli, że świat tak wygląda, pełen wypadków, tragedii i taką wizję świata utrzymuje. Więc my utrzymujemy tą wizję, że hej, wyszedł z tego Matrixa, a tutaj mamy datę. Powiem tylko to, że to jest rok 2024, czerwiec. Więc hej, ja chcę mieć to w swojej percepcji. Niechaj tak będzie, niechaj to będzie upadek i wyjście. Trzymajmy się tej wizji, bo czemu nie? Jest pozytywna. Ale i tak z mojego punktu widzenia, z mojego poziomu doświadczania, no właśnie, każdy doświadcza indywidualnie. Więc to wyjście z Matrixa to nie jest coś zewnętrznego, odgórnego. Nawet jeżeli mówimy, że wszystko się podnosi do góry, częstotliwości, zmiany. Sam o tym mówiłem. Tak jest, w porządku. Ja też o tym mówię. To jest ten kolektyw, ale i tak to jest rzecz indywidualna. To, czy to się wydarzy dla ciebie, to jest rzecz indywidualna. Tak. To jest rzecz indywidualna. Wyzwolenie musi wyjść od środka, jak i wszystko inne. Darku, bardzo ładnie odkryłeś te warstwy Matrixa przed nami. A powiem ci, że dla mnie to jakby była nowa jakość Matrixa, wiesz? Inne spojrzenie, inny punkt widzenia. Chociaż ty masz taki film u siebie na kanale. Tak, tak. To był jeden z pierwszych filmów moich. Tak, ja chciałbym go pokazać jeden moment. Słuchajcie, a jeśli chcecie więcej wiedzieć o Matrixie, to pójdźcie na kanał Darka. To jest właśnie... ten film, jeszcze jeden moment, to jest właśnie ten film i on się nazywa, tutaj przykrywasz trochę ten film, jak on się nazywa? Jeden moment. Oblicza Matrixa, pogadanka. Tak, tak, tak. To jest mój starszy filmik, jeden z pierwszych, kiedy zacząłem nagrywać regularnie, ale omawiam tam mniej więcej te same rzeczy, które mówiłem dzisiaj, tylko może w sposób bardziej skondensowany. Mhm. Może niektóre rzeczy teraz inaczej ująłem, więc jeżeli chcecie posłuchać tego w sposób to samo, ale w nieco innych słowach, które może coś bardziej rozjaśnią, no to odsyłam do tamtego nagrania i ogólnie no, temat Matrixa rzeczywistości zawsze był mi bliski. Korzystając z okazji też chciałbym was bardzo zachęcić do książki Davida Icke'a Iluzja percepcji. Po angielsku to było Perception Deception. Bardzo ciekawa pozycja, gdzie jeszcze na początku Icke po prostu wspaniale wyjaśnia to nieistnienie naszej rzeczywistości. Jak to wszystko właśnie po prostu jest wibracją, falą i można powiedzieć, że świat, rzeczywistość, to czy on jest stały, że tutaj czuję, dotykam stolik, to wszystko istnieje tylko w naszym doświadczaniu. Dokładnie. Nie chcę powiedzieć w głowie, bo nawet moja głowa jest iluzoryczna. To wszystko jest w naszej świadomości. Dokładnie. W tym, jak dekodujemy tą rzeczywistość. Wszystko jest splotem umów, interpretacji. Do czego byśmy zachęcili naszych widzów? Ja proponuję, żeby widzowie sami próbowali przeanalizować tą naszą rozmowę jeszcze raz,
kiedy ją odsłuchają, i zobaczyć na zewnątrz, tak z dystansu, jak dla nich ten Matrix wygląda, bo dla każdego będzie inaczej wyglądał. Będzie inaczej wyglądał, dlatego ja bym to ujął, spiął taką klamrą z tym, co mówiłem na początku, że zachęcam każdego do obierania cebuli Matrixa, o. Tylko że zdejmując te warstwy, nie płaczcie przy tym. Okej. Okay. Nie płaczcie się, cieszcie się. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, wspaniałą rozmowę. Myślę, że uda nam się nagrać jeszcze przed Twoim urlopem jeden film, więc drodzy widzowie, czekajcie, tak sobie to obiecaliśmy, no a potem się spotkamy po wakacjach. Bardzo Ci dziękuję. Działamy dalej. Działamy dalej. Dziękuję Ci również, Zygi, za zaproszenie, a widzom za wysłuchanie, no i do następnego. Pa, pa. Do następnego. Pa, pa.